Zobaczmy, co tam w telewizji jest ciekawego. Witajcie, moi drodzy, tak w ogóle. Siemaneczko, cześć i czołem, kluseczki. Zdrosłem sobie włączę TV, bo po co sobie mogę obejrzeć, nie? No i co my tu mamy? O, cześć, tutaj Nikodem z przyszłości. Chciałem wam powiedzieć, że oczywiście założyłem swojego Patronite'a i chciałbym, żebyście na niego weszli, na tego Patronite'a i zostawili po sobie jakiś tam ślad. Link do Patronite'a jest oczywiście w opisie, a tymczasem lecimy dalej z odcinkiem. A no tak, przecież media kurde strajkują, co to ma być? Jasna dupa. No nie, no to tak nie może być, no. Strajkują, moi drodzy. Doszliśmy do takiego punktu w naszym kraju, do takiego wydarzenia, że media strajkują oprócz TV PiS. No i jest w tym bardzo duży problem, bo na przykład jakby ktoś chciał obejrzeć sobie TV, jakiś tam ulubiony program, Teleranek na TVN-ie, no to dupa, tak? No smuteczek dorwał nas wszystkich i mam nadzieję, z tego co mi wiadomo, to jutro rano już media wszystkie będą znowu funkcjonować. Dzisiaj mamy strajk, więc jedynie pozostał mi... Co mi pozostało? No kurka wodna, no co mi pozostało jedynie? Pozostał mi YouTube. No jedynie YouTube mi pozostał, no bo co ja mam zrobić? Pozostało mi i tybę. Więc dzisiaj chyba robimy sobie odpoczynek od telewizora. A co będzie, to będzie. Troszeczkę smutno, naprawdę smutno, że to tak się stanęło. Nie sądziłem, że kiedykolwiek, wiecie, dojdziemy do sytuacji, gdzie znowu będzie PRL w tym kraju, tak? I szczerze mówiąc, ja wiem, miałem nie poruszać nigdy na tym kanale tematu polityki, ale to jest akurat taki... Kurna... Takie wydarzenie w naszym kraju, że chyba wypadałoby poruszyć ten temat. Vlog będzie w sobotę, więc to już będzie dawno po czasie, więc proszę się nie przywalać do mnie o to, że... Boże... Niko, przecież ty... Przecież to było 5 dni temu, czy tam kiedyś... Nie, dzisiaj mamy środę, no to 3 dni temu, a ty wstawiłeś to w sobotę. No standardowo vlogi są w sobotę, więc będzie to w sobotę, tak? No smutno trochę i jedynie co mi pozostaje to oglądanie Reziego na tubach albo, nie wiem, śmiesznych wkurwionych psów na przykład, tak? Przepraszam, że przeklinam, co miał być family friendly content, James. Pozdrawiam serdecznie. To tyle na dzisiaj w takim razie i pamiętajcie, dystans, maseczka, dezynfekcja. Tyle w temacie. Na razie, cześć.